Cześć kochani, z tej strony Amka. Dzisiaj przenosimy się do świata krainy Elzy i Anny. Ale uwaga, nie będzie tutaj tylko Anna i Elza, ale również ich mały przyjaciel, który potrafi spełniać życzenia. Spójrzcie tylko, oto rybka Złotko. Czy wy kiedyś słyszeliście o tym, że złote rybki spełniają życzenia? Właśnie dzisiaj będzie mogła się o tym przekonać rudowłosa, szalona, zwariowana Anna. Cześć! Jestem Anna! Na pewno mnie znacie z tej wspaniałej bajki. Jestem siostrą Elzy i mam świetny plan na dzisiejszy dzień. Chciałabym dzisiaj zrobić coś szalonego. Uwielbiam szaleć. Muszę tylko sprawdzić, co robi moja siostrzyczka, bo może razem sobie poszalejemy, porobimy coś wspaniałego. No, wydaje mi się, że ta moja siostra to już wstała, bo jak patrzę na nasze łóżeczko piętrowe, to jej na górze nie ma. Bo tu jest moje miejsce do spania, a tutaj jest miejsce Elzy. No i jak widać, chyba już dawno wstała. Chciałabym tą moją siostrzyczkę czymś zaskoczyć. Co by tutaj dla niej wymyślić? Pamiętam, jak pewnego dnia rozmawiałam z Hansem, to mówił, że ma dostęp do takiej złotej rybki. Ciekawe, co by Anna z taką złotą rybką zrobiła. To jest dziewczynka, która ma pełno marzeń, więc na pewno jakieś marzenie chciałaby zrealizować poprzez taką złotą rybkę. Ja chyba do Hansa pobiegnę i zapytam, skąd taką złotą rybkę mogę wziąć. Ubrana już jestem, bo szybciutko dzisiaj rano wstałam, więc na momencie zaraz u niego będę. Coś przeczuwam, że dzisiaj przyjdzie do mnie Elza. Ona lubi wpadać do mnie tak niespodziewanie. O, już chyba słyszę jej zielone buciki. Oj, ona już chyba tutaj biegnie. Ja słyszę to jej takie tuptanie tymi zielonymi butkami. Cześć, Hans! Co u ciebie słychać? Dawno się nie widzieliśmy. No cześć, cześć! Tak, rzeczywiście dawno się nie widzieliśmy, a u mnie po staremu. Wszystko jak zawsze na swoim miejscu i fajnie jest. Zaraz zapytam o tą złotą rybkę. Ciekawe, czy mi będzie chciał ją pożyczyć dla Anny. A słuchaj, bo ja pamiętam, jak jakiś czas temu opowiadałeś mi, że masz jakąś złotą rybkę. Czy to prawda? No pewnie, że mam. No mówiłem ci przecież, że ma na imię Złotko i że potrafi spełniać życzenia. Tylko jest taka jedna mała zasada. Ojej, no mów szybciutko. Jaka zasada? I gdzie ta złota rybka w ogóle jest? No jest tutaj za nami. Wystarczy, że się odwrócisz i już ją zobaczysz. Cześć, Elza! Jestem złota rybka i mam na imię Złotko. Potrafię spełniać jedno życzenie każdego dnia. Tylko jest pewna zasada. Ojejka, są tutaj jakieś zasady. Jestem ciekawa, co to jest. Hans, powiedz mi, co to jest za zasada. Moja droga, to jest bardzo fajna zasada i złota rybka sama ją wymyśliła, bo chodzi o to, że jak się to życzenie już wypowiada, to ono się spełni na pewno, ale pod jednym warunkiem. Życzenie musi dotyczyć jakichś bardzo wartościowych rzeczy. Nie jakieś tam ładne włosy, super nowa sukienka czy nowy samochód. Nie.
To jest naprawdę ważne, żeby to życzenie było takie moralne i żeby mówiło o czymś, co jest bardzo ważne w życiu. Na przykład o dobroci, o miłości, o jakimś ważnym wydarzeniu, o jakimś takim sukcesie, o czymś, co jest bardzo, bardzo takie moralne. A, chyba rozumiem. No dobrze, jasne, luzik. To ja powiem Annie, żeby po prostu wymyśliła takie życzenie, które jest właśnie takie moralne, a nie jakieś tam fiubździu. Nie, 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 moja droga. Hans ci jeszcze o czymś nie powiedział. Ty nie możesz nic Annie mówić. No właśnie, bo jak coś jej powiesz, to wtedy życzenie się po prostu nie spełni. Ona ma sama wybrać to takie najlepsze, dobre życzenie. A, no dobra, rozumiem. Dawaj mi tą złotą rybkę i już do niej biegnę. Zobaczę, co będzie. Anna, Anna, chodź szybciutko tutaj na dół. Chodź szybciutko i spójrz, kogo ja tutaj tobie przyprowadziłam. Co się dzieje, Aniu? Wołałaś mnie. Cześć. Cześć, kochana. Zobacz, co ja dla ciebie przyprowadziłam. Złotą rybkę, która, uwaga, spełni twoje życzenie. Musisz tylko jedno takie życzenie sobie wymyślić i już będzie spełnione. No to co, masz jakieś? Wow, serio? No to mnie zaskoczyłaś. Oczywiście, że mam. Od rana o tym myślę. To będzie moje życzenie. No, ja jestem ciekawa. I już się nie mogę doczekać. Mów szybciutko, to jest spełnię. Kochana, ja to od samego rana myślę o tym, żeby spotkała mnie dzisiaj jakaś wspaniała przygoda. Czy może być to moje życzenie, że jakaś przygoda mnie spotka? Ojejka, takiego życzenia to jeszcze nigdy nie miałam. Oczywiście, że może być. To w takim razie zaczarowuję twój dzień. I możesz być już czujna. Na pewno spotka cię jakaś wspaniała przygoda.